działo na zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, zwolenników Platformy Obywatelskiej, czy żebyśmy się przestali wyzywać od zdrajców, przestali się wyzywać od jakichś tam oszołomów, nieudaczników, żeby to było naszym takim głębszym celem. No te wybory, które zbliżają się do Europarlamentu, no mamy swojego kandydata. Jest to Andrzej, który jest jednym niż jeden z nas, profesor Cisielewicz. Ja nie mówię, że on był lepszym kandydatem ode mnie, bo był gorszy. Bardzo proszę, ja wydałem na jednym głosował. Proszę wszystkich członków stowarzyszenia o głosowanie na niego, jeśli na to nie będę znał. To był lepszy, bo brakuje moim zdaniem, Zjednoczonej Prawicy, brakuje takiej głębszej wizji Europy, szerszej wizji Europy. I to tego uzupełnienia tutaj strasznie potrzebujemy. To jest wyraźne. Na szczęście opozycja jest bardzo słaba, ale mimo swojej słabości, to ma duże poparcie. To jest cały czas ten problem tego podziału, problem dalszego takiego wzajemnego pogłębiania tej niechęci, zdrowości i tak dalej. Czy nam się to uda w najbliższych wyborach parlamentarnych zaszczytać? Ja będę starał się budować w naszym ciągu jakieś struktury, które będą dawały między tymi dwoma ugrupowaniami. To jest ważniejsze od tego nawet, kto będzie rządził. Chociaż chciałbym, żeby była kontynuacja rządu mojego syna premiera, tak żeby ta kontynuacja była, to jeszcze jest dużo zrobienia, dużo do zrobienia na forum społecznym, na forum też personalnym, no i właśnie szukamy takiej głębszej wizji, tej wizji solidaryzmu, którą mieliśmy w tym stanie wojennym, mieliśmy w latach 80. To tego ideału i Rzeczpospolitej Solidarnej, moim zdaniem, bardzo nam jeszcze brakuje. Bardzo brakuje nam w Polsce, brakuje nam też takiej głębszej solidarności między różnymi narodami w Europie, na świecie, a jeszcze czas już do przełomu, robić szeroko szczepań, nowej rzeczywistości. Chciałbym na koniec wszystkim naszym bliskim sojuszowym nam razem najbliższym życzyć w dniu tego Wielkiego Święta Chrześcijańskiego śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Chciałbym życzyć, żebyśmy się nie bali śmierci. Żebyśmy wierzyli, że śmierć to jest coś, co jest potrzebne, coś, co jest też dla nas jakimś przejściem do życia następnych pokoleń, następnych możliwości, otwiera nowe szanse, nowe głębsze perspektywy przed naszym ziemskim życiem. Można wierzyć w różne formy życia pozarodowego, ale ta forma, którą ja Państwu polecam, niezależnie od wszystkiego, to jest ta forma, że jak my będziemy żyli, jak my starsi będziemy umierali, to będą żyli młodsi po nas, będą żyli pokolenia po nas, będą żyli nasze idee, nasze słowa. Chciałbym życzyć też tą naszą silną taką budowali właśnie w ramach też tej solidarności narodowej, tego pewnego mitu, tego stowarzyszenia, które tworzymy, to trochę za mało zrealizowałem razem, bili się w piersi tutaj, ale mówił też mi się wszyscy w piersi i starali się ten mit solidarności narodowej
czasie jestem teraz w szpitalu. Chciałbym powiedzieć w szpitalu, że organizm jest zarażony jakąś zamiłością. Wszystkie różne badania i tak dalej, że organizm jest zarażony jakąś bakterią. No nawet być może zależy w szpitalu. Teraz, ale nie jaką drugi czy coś takiego. To nie wiadomo, ale ostatnie może to wyrażenie spowodowało. Wreszcie dzisiaj przyznał taką do jakąś tarczę, bo opuszczają mnie, dawać pewnie jeszcze raz, czyli pewną serię, ale dzisiaj zdecydowali, że zobaczyli wyniki posiłku, takie pełne wyniki posiłku, czyli tak, zdecydowali trzeci raz zmienia antybiotyk, ale ponieważ antybiotyk to są przyszkadliwe, dosyć mocne, a to do szpitalu, bo używać trzeba konkursyka, to gdzieś nie wezmę, muszę być w szpitalu. Na razie nawet już nie wypuszczą na święta. Jeżeli nie wypuszczą, no to będzie tak dobrze, tak? Nie wypuszczą, to trudno. Także już teraz tyle coś zaczeka. I to jest ta choroba, którą mamy, poważna, ale nie poddaje się, uważam, że ona jest do pokonania, ale na razie nie jest źle, że tak powiem, jestem portową i taką troszkę do tego lekarzy i się powiem, że bardzo się mówi tą klaszą polityczną, za którą bardzo dziękuję, te głosy będą dochodzą, bardzo na wszystko dziękuję. Myślę, że będziemy starali się jeszcze trochę włożyć. Chciałem powitać tutaj naszego kapela.